Szanowni Państwo, jak Państwo doskonale wiecie, w poniedziałek odbyła się konferencja prasowa prezydenta miasta Tomasza Treli, na której zostały zaprezentowane zmiany i propozycje zmian, jeżeli chodzi o system oświaty w Łodzi. Dlaczego zostało zaprezentowane to dopiero teraz? Tego nie wiemy, ale od dłuższego czasu obserwujemy, iż Urząd Miasta Łodzi nie jest, jak to powiedzieć ładnie, przychylny tym zmianom reformy edukacyjnej w naszym mieście. Nasz niepokój w szczególności budzi sytuacja, w której to z jednej strony prezydent miasta Tomasz Trela jest odpowiedzialny za wdrażanie tej reformy w naszym mieście, z drugiej ze strony publicznie krytykuje założenia tej reformy. Dlatego też nie mam pewności, czy prezydent Tomasz Trela dochowa należytej staranności przy wdrażaniu tej reformy w naszym mieście. U podstaw reformy edukacji, dobrej zmiany w polskiej szkole leżą miesiące analiz i bardzo solidne wyliczenia finansowe. Mówiła o tym pani minister Zalewska wielokrotnie. Mówił o tym wiceminister edukacji na spotkaniu ze środowiskiem oświatowym. Mówił o tym na swoich spotkaniach i na konferencjach prasowych łódzki kurator oświaty. I także my dzisiaj, radni Prawa i Sprawiedliwości, chcemy Państwu powiedzieć o najważniejszych założeniach tej dobrej zmiany w łódzkich szkołach. Rząd polski w przyszłym roku zwiększył subwencję oświatową o ponad 400 milionów złotych. To nie wszystkie pieniądze, które zostaną wydatkowane w ramach reformy edukacji. Znajdą się też pieniądze na dostosowanie budynków dla najmłodszych, które będą zmieniane w ramach tej reformy. Bardzo ważnym elementem reformy jest także brak decyzji rządu o tym, aby zmniejszyć subwencję oświatową dla samorządów ze względu na zmniejszoną liczbę sześciolatków w szkołach. W Łodzi to prawie 4 tysiące złotych na jedno dziecko, to 15 milionów złotych. Jednak z naszego punktu widzenia najważniejsze dla Łodzi są dwie bardzo ważne liczby. Pierwsza to 23 miliony złotych więcej w subwencji oświatowej dla Łodzi. 23 miliony złotych przez wszystkie lata trwania reformy to bardzo duże wsparcie rządu dla Łodzi. Drugi ważny aspekt reformy edukacji to informacja i wyliczenia Ministerstwa Edukacji o możliwym wzroście etatów dla Łodzi. To prawie 70 więcej etatów w naszym mieście, więc możemy liczyć, że jeżeli pani prezydent Zdanowska i podlegli jej urzędnicy zaangażują się w reformę edukacji z całym sercem, nie będziemy musieli doświadczać w Łodzi zwolnień nauczycieli, co będzie odbijało się pozytywnym skutkiem nie tylko na dobru naszych dzieci, dobru małych łodzian, ale także rodziców i także środowiska nauczycieli. W naszym odczuciu opinia publiczna wprowadzona jest w błąd, ponieważ pan Trela na konferencji prasowej powiedział, że wyciśnie z rządu każdą złotówkę. Jednak z wyliczeń Ministerstwa Edukacji oraz wyliczeń na podstawie informacji z Wydziału Edukacji środków finansowych na edukację więcej. Ponadto według symulacji przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji w Łodzi liczba etatów dla nauczycieli powinna się zwiększyć. Jest to liczba około 85 pracowników więcej. Są to dane według systemu informacji oświatowej, jednak z przedstawionych wariantu B, tego niekorzystnego dla naszego miasta, wynika, że istnieje zagrożenie, że etaty będą utracone. Szanowni Państwo, w kilku zdaniach o tych wariantach, które zostały zaproponowane w reformie edukacji. Pierwszy wariant, wariant A, wynika wprost z ustawy o oświacie, o zmianach w ustawie, gdzie wygaszane są wszystkie gimnazja i automatycznie te dzieci są lokowane w szkołach podstawowych już dzisiaj istniejących, co powoduje wprowadzenie reguły dwuzmianowości nauczania. To jest uciążliwe i dla uczniów, i dla rodziców, nie wspominając o nauczycielach, którzy w tym zakresie nie zostaną odpowiednio zagospodarowani. Wariant B to jest tylko i wyłącznie prowizoryczne ułożenie tego
nowego planu, bo tak naprawdę doprowadzamy do podobnej sytuacji jak w wariancie A, czyli dwuzmianowości w wielu szkołach. Wprowadzamy dużą ilość osób zagrożonych zwolnieniami. Nasze obawy w stosunku do tych obu wariantów, które zostały zaproponowane, idą wprost proporcjonalnie do tych słów, które są wypowiadane przez pana prezydenta Trelle publicznie na różnych wiecach i różnych spotkaniach, również na konferencjach prasowych i na sesji Rady Miejskiej, gdzie był omawiany ten temat, gdzie, przypomnę, Rada Miejska podjęła uchwałę, że tej reformy nie wprowadzać, wprowadzając nie za korzystną atmosferę do jej realizacji. Kolejnym elementem w naszym odczuciu skandalicznym to prowadzenie prezentacji w tak ważnym sprawie, która dotyczy reformy siatki szkół i dostępu do edukacji naszych mieszkańców, jest przeprowadzenie konsultacji w ciągu 5 dni. Przypomnę tylko, że jedno z większych miast, które ciężko posądzić o sympatię pana prezydenta Majchrowskiego, mówię o Krakowie, przygotowało siatkę szkół z możliwymi wariantami do wyboru na początku listopada. Na końcu listopada ogłoszono konsultacje z mieszkańcami i ze związkami zawodowymi. U nas konsultacje będą przeprowadzone w przyszłym tygodniu. Proszę sobie wyobrazić, jak daleko idące zmiany mogą zostać wprowadzone, jeśli do 10 lutego ma być przedłożona uchwała z siecią szkół do kuratora oświaty, który ma to zaopiniować pozytywnie. No jest to postawienie sprawy zupełnie na głowie i nie możemy powiedzieć tutaj o jakiejkolwiek dobrej woli. Mamy jedną propozycję, żeby nie było tak, że tylko i wyłącznie krytykujemy tą całą sprawę i sposób przeprowadzenia. Mamy propozycję, by wrócono do siatki szkół z 99 roku i uzupełniono jej braki. Wtedy dwuzmianowość nie byłaby regułą, a byłaby ewentualnością, opcją do wykorzystania. Na dzień dzisiejszy uważamy, że dwuzmianowość jest skandalicznym przygotowaniem tej reformy, bo jest zaprzeczeniem jej w ogóle istoty. Istotą tej reformy ma być wykorzystanie niżu demograficznego jako szansy dla rozwoju edukacji. Przypomnijmy, że Ministerstwo Edukacji planuje utrzymać finansowanie edukacji w tych ramach, które dzisiaj są. W najbliższych 4 budżetach krajowych. W związku z tym te środki będą spływały przy znacznie mniejszej ilości uczniów. Będzie finansowanie na tą reformę i to zostało zabezpieczone. Jeżeli reforma będzie stworzona w ten sposób, jaki przedstawił to urząd, może doprowadzić do realizacji tychże zapowiedzi, o których wielokrotnie mówił pan prezydent Trelle razem ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.